Zaczynamy pracę nad budową makiety przedstawiającej fragment doków w Kure, macierzystej bazy japońskiego pancernika Yamato. Na początku zajmę się stworzeniem od podstaw konstrukcji żurawi portowych. Z tej strony Tomek ze sklepu Aktom, zapraszam na film. Trochę nietypowo budowę całej scenerii zacznę nie od przygotowania podstawy czy ukształtowania terenu. Postanowiłem na początek zająć się elementami, które wydają mi się w całym projekcie najtrudniejsze do wykonania. Będą to te charakterystyczne żurawie. W przeciwieństwie do na przykład budynków, nie miałem za bardzo na początku koncepcji na ich budowę w tak małej skali. Cały taki żuraw w skali 1 do 700 będzie miał około 7 cm wysokości. Ma to niewiele jak na tak złożoną konstrukcję i w związku z tym należałoby podejść do tego tematu z odpowiedniej strony. Stwierdziłem, że jeśli uda się takiego żurawia wykonać, aby wyglądał w miarę fajnie, to i z innymi elementami dam sobie radę. Jeżeli zostawiłbym to na sam koniec budowy, to przez cały czas zastanawiałbym się, czy to, co zaplanowałem, w ogóle ma prawo bytu, dlatego też, że tego typu konstrukcji nigdy wcześniej nie robiłem. A więc zaczynam od rzeczy najtrudniejszej, żeby mieć ją po prostu z głowy. Docelowo chciałbym wykonać dwie sztuki takich żurawi. Zdjęcie, które widzicie, posłużyło mi jako wyznacznik do wykonania rysunku uproszczonej konstrukcji. Nie są to może super dokładne plany, ale starałem się jak najwierniej oddać ułożenie poszczególnych elementów. Znalazłem też główne wymiary tego typu żurawi, co pozwoliło na odpowiednie wyskalowanie rysunku. Całość podzieliłem na dwie części. Górna część żurawia składa się z dwóch kratownic równoległych do siebie i połączonych na niemal całym obrysie poprzecznymi profilami o równej długości. Jedynie w najniższym punkcie wszystkie profile zbiegają się i tworzą taki szpic, który obudowany jest już konstrukcją podstawy żurawia. Drugą częścią całości jest właśnie ta podstawa, która składa się z czterech takich samych sekcji. Taki rysunek przedstawiający wszystkie te elementy udostępniam Wam w formacie PDF gotowy do wydruku. Link do pliku znajdziecie w opisie filmu. Teraz jak już mam takie uproszczone plany, to mogę się zastanowić, jak z nich skorzystać. Do wykonania kratownic użyję profili z polistyrenu. Są to profile plastrukt o przekroju kwadratowym o boku 0,5 mm. Nie trudno się domyślić, że teraz wystarczy je pociąć na odpowiednie fragmenty i posklejać na wzór tych rozrysowanych planów. Większego problemu by nie było, gdyby te konstrukcje były znacznie większe, a profile grubsze. Wtedy można byłoby na przykład mocować je do podstawy przy pomocy szpilek czy też gwoździków wbijanych po obu stronach profili, aby je unieruchomić. Tutaj to jednak nie przejdzie. Poszczególne fragmenty profili są tak małe i lekkie, że poruszają się na rysunku od samego patrzenia na nie, a co za tym idzie, próby posklejania całego takiego żurawia składającego się z około 150 elementów grozi co najmniej zniechęceniem. Uznałem, że kluczem do tego, aby udało się to wykonać, jest tymczasowe unieruchomienie wszystkich fragmentów polistyrenu na rysunku, najlepiej jeszcze przed przystąpieniem do sklejania. Wpadłem na pomysł, żeby wykorzystać papierową taśmę maskującą. Ułożyłem ją na rysunku klejem do góry. Przez taśmę bez problemu prześwituje cały rysunek, no i na tak przygotowanej bazie można układać elementy. Nic się nie przesuwa, można na spokojnie docinać kolejne kawałki profili. Tam, gdzie elementy nie łączą się ze sobą prostopadle, warto przycinać je pod odpowiednim kątem. Wprawdzie to, czy profil przycięty jest prosto, czy też pod kątem na przykład 45 stopni jest praktycznie niewidoczne gołym okiem przy szerokości 0,5 mm, jednak nie zaszkodzi przynajmniej postarać się o odpowiednie dopasowanie. Dzięki temu cała konstrukcja będzie potem solidniejsza. Nie bez znaczenia jest też to, że profile, których używam, mają przekrój kwadratowy. Można byłoby użyć na przykład profili okrągłych, ale wtedy zauważcie, że powierzchnia łączenia takich profili będzie znacznie mniejsza. Oczywiście klej nieco nadtopi plastik, także miejscami może nie być większej różnicy. Wiem, bo próbowałem, jednak podchodząc trochę bardziej od strony techniczno-konstrukcyjnej, połączenie profili kwadratowych na pewno będzie solidniejsze. Używanie tego typu gotowych profili, na przykład plastrukta, jest wygodne, ale podobne konstrukcje można też zbudować korzystając ze znacznie tańszych rozwiązań.
Profile zbliżone do kwadratowych można wyciąć po prostu z arkusza chipsu. Tutaj mała podpowiedź, tak cienkie paski wycinamy używając bardzo mało siły. Płytkę nacinam kilka razy bardzo ostrym nożykiem. Jest to o tyle istotne, że jeśli chciałbym odciąć pasek za jednym czy dwoma cięciami, to się on po prostu zwinie i będzie już niezbyt przydatny. Inny sposób na takie mikrokonstrukcje jest już zupełnie darmowy. Można wykorzystać fragmenty ramek po sklejonych modelach. Roztapiając je nad ogniem, rozciągamy tak, jak robi się na przykład anteny do czołgów. Metoda bywa zawodna, bo nie zawsze uda się to idealnie zrobić i średnice tych prętów będą od siebie się różnić, ale w jakichś awaryjnych sytuacjach można się poratować taką kolekcją profili o przekroju zbliżonym do okrągłego. Ok, wracamy do naszego projektu. Boki podstawy żurawia zrobię tak, że zostawię z jednej strony wolne miejsce na wklejenie sąsiedniego segmentu, tak żeby na każdym rogu był tylko jeden narożny profil. Kiedy już wszystkie elementy danej sekcji znajdują się na swoich miejscach, możemy przystąpić do sklejania. Używam tutaj kleju Tamiya Extra Thin. Nie radzę używać przy takim precyzyjnym klejeniu klejów gęstych, które zawierają w składzie żywicę i jakieś ślady tej żywicy zawsze gdzieś wypłyną i zostawią takie niepotrzebne nadlewki, które potem trzeba będzie usuwać. A klej Tamiya Extra Thin tylko nadtopi plastik i w całości odparuje, więc nie będzie po nim już śladu. Po około godzinie można odkleić całą konstrukcję od taśmy. Tutaj jednak pojawia się problem, bo tak delikatną kratownicę łatwo na tym etapie uszkodzić. Dlatego całość razem z taśmą wrzucam na kilka minut do wody, która osłabi klej. Taka wilgotna taśma będzie odklejać się łatwiej i szanse na powodzenie operacji są dużo większe. Teraz poszczególne sekcje sklejam ze sobą. Powstała taka oto konstrukcja. Na szczycie podstawy znajdzie się obręcz, którą wycinam z kawałka chipsu o grubości 0,5 mm. Średnicę okręgów można odmierzyć z tego miejsca rysunku. Niestety średnica jest zbyt mała i standardowy cyrkiel tnący olfy tutaj sobie nie poradzi. Minimalna średnica okręgu, który można wyciąć takim cyrklem, to 10 mm. Ja potrzebuję około 9 mm. Na szczęście cyrkiel można lekko stuningować, właśnie o ten brakujący 1 mm. Promień okręgu musi zostać zmniejszony właśnie o 0,5 mm, a więc pod ostrze wsuwam kawałki chipsu o takiej właśnie grubości. I tak wycinam okrąg. Ten sam kawałek chipsu wyciągam spod ostrza i umieszczam tutaj już jako dystans, a zatem promień zwiększy nam się o 1 mm. Wycinam drugi okrąg i w efekcie mamy taką obręcz, a właściwie pomost. Z Yamato zostało mi jeszcze trochę relingów, przykleję kawałek do pomostu po jego zewnętrznym obrysie. Oczywiście trzeba taki reling wcześniej odpowiednio uformować. Kiedy mam już dopasowany ten element, przyklejam go klejem cyjanoakrylowym.
Następnie cały pomost ląduje na samej górze podstawy. Górna część żurawia będzie wymagała montażu już w inny sposób. Po ułożeniu i sklejeniu połówek przygotowuję około 30 identycznych odcinków długości 5 mm. Przy ich pomocy trzeba będzie teraz połączyć obie te kratownice. Dla ułatwienia przygotowałem sobie przekładki o szerokości także 5 mm, które trochę ułatwią wklejanie tych poprzeczek. Na samym szczycie oraz w narożnikach u podstawy ramienia wklejam kawałki chipsu o grubości 0,25 mm. Są to wzmocnienia całej konstrukcji, które są też widoczne na zdjęciach. Z chipsu grubszego, 1,5 mm, zrobiłem jeszcze dwa prostokąty. Belka umieszczona w tym miejscu jest to element wysięgnika, na którym bezpośrednio zawieszony jest ładunek. Możliwe, że potem coś tutaj podwieszę na lince, chociażby sam hak. Na samym końcu dźwigu wklejam przeciwwagę. Nad przeciwwagą wewnątrz tej konstrukcji powinna znaleźć się jeszcze kabina operatora. Właściwie to jest to coś w rodzaju domku. Ten detal pozwolę sobie zostawić na później, bo dlatego, że chciałbym znaleźć jakiś fajny sposób na wykonanie budynków w skali 1700. Nie chciałbym tego robić na szybko, dlatego jak będę robił pozostałe budynki, to przy okazji zrobię też takie chatki i wkleję je potem do żurawi. Póki co jestem zadowolony z tego, co udało się zrobić. Wygląda to całkiem nieźle, jak na coś, co jeszcze niedawno wydawało mi się praktycznie niewykonalne. Myślę, że sposobem, który pokazałem, będziecie w stanie wykonać większość tego typu żurawi, czy też innych podobnych konstrukcji. Tak jak mówiłem, plik z szablonem do żurawia skórę znajdziecie w linku pod filmem. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć!